15 minut po godzinie 10, tak jak wspominałam kilka minut temu, w studiu goście, którzy będą Państwa zapraszać na Misterium Męki Pańskiej do Niechobrza. Pewnie bardzo wielu naszych słuchaczy miało kiedyś okazję właśnie uczestniczyć w takim nabożeństwie. My będziemy mówić o tegorocznym misterium, o tych przygotowaniach, które już pewnie w takiej ostatniej fazie. W studiu mnóstwo gości, więc pewnie będziemy się tak troszeczkę zmieniać, żeby Państwu opowiedzieć o tym misterium, ale ja już teraz przedstawię wszystkich. Są razem z nami, zaczniemy od dziewczyn. Patrycja Cioch, Patrycja Czyż, aktorki biorące udział w misterium. Są także panowie, ksiądz Paweł Ślawski, Tomasz Grzebyk, który jest reżyserem tegoż misterium, Albert Lantenschläger oraz Rafał Rzepka, także aktorzy. Zaczniemy od samego pomysłu na takie Misterium Męki Pańskiej, bo to przedsięwzięcie ogromne i nie każda parafia próbuje się zmierzyć z takim przedsięwzięciem, a jednak w Niechobrzu takie misterium kiedyś powstało i trwa. Tak, rzeczywiście. Pomysł, przyznam szczerze, że zrodził się, mogę użyć takiego stwierdzenia, dawno temu, to znaczy już około 10 lat jeszcze, kiedy miałem okazję uczestniczyć w ruchu azowym w Niechobrzu wówczas. Natomiast no jakoś tak wyszło, że jak z każdym pomysłem, to wszystko musi się uleżeć, prawda? Trzeba dopracować pod pewnymi względami scenariusz. Natomiast teraz jest czwarte misterium i są pewne zmiany. Także ten pomysł był kiedyś, prawda? Kilka lat temu. Potem weszliśmy w fazę realizacji tego pomysłu. No i dopracowujemy go, zmieniamy pewne rzeczy. Co ciekawe, słuchamy się też pewnych uwag, jakie mają osoby oglądające misterium, no bo to też odbiorcy, więc powinni mieć coś do powiedzenia, co im się podoba, co by zmienili, więc jesteśmy otwarci, oczywiście nie w 100%, tylko w jakiejś skali na propozycje, które wychodzą też od oglądających. Przede wszystkim w końcu udało się znaleźć kogoś, kto by mi z tym pomógł, tak? Czyli księdza ówczesnego Patryka Smolenia, który był nas wikariuszem. I w ten sposób właśnie udało się to zrealizować. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że wcześniej, nie wiem, nie było chętnych do tego, natomiast był to taki czas, kiedy przynajmniej jak dla mnie, zaczęło brakować misteriów w Dalbicy, już mi osobiście bardzo, które kiedyś się rozgrywały. Jednak trochę nie mogę się zgodzić co do tego, że one są kontynuacją. No nie są, bo nie są w Dalbicy, prawda? I poza tym czerpiemy też z trochę z innych źródeł misteryjnych, ponieważ zauważyłem w ostatnich latach, że szczególnie na zachodzie Europy te misteria w różnej formie, bo to nie są tylko inscenizacje ostatnich dni Jezusa Chrystusa na ziemi i różnie od koncepcji zmartwychwstania albo po prostu kończą się złożeniem do grobu, no ale też różne procesje czy tego typu rzeczy, jak na przykład to się dzieje w Hiszpanii, gdzie mamy cały Wielki Tydzień uroczyste procesje. Więc korzystając z tych inspiracji i dzięki właśnie pomocy, ale to nie tylko księdza Patryka, bo też udało się w końcu znaleźć taką ekipę aktorów, która by się tego podjęła, bo bądź co bądź nie jest łatwo nauczyć się tekstu w tydzień czy dwa. Aktorzy tego tekstu uczą się miesiąc. Wiadomo, są aktorzy wybitni, jak chociaż tutaj siedzący obok mnie od twórca roli Baradasza, który wydaje mi się bardzo szybko go opanował. Natomiast właśnie te wszystkie elementy złożyły się na to, że w końcu to misterium wystartowało i trwa, i mam nadzieję, że będzie trwało. I szczerze mówiąc, może to głupio zabrzmi, ale ja bardzo bym chciał, żeby takie misteria były w większej ilości torach niż tylko w Niechobrzu. Słyszałem, że też u Judy Tadeusza w Rzeszowie rozgrywa się takie misterium i jest to budujące, ponieważ ta piękna średniowieczna, skądinąd tradycja, wydaje mi się, że bardzo ubogaca przygotowania do przeżywania świąt wielkanocnych. No właśnie, to pytanie do księdza. Dlaczego takie misteria są potrzebne? No, żyjemy w pokoleniu, które potrzebuje obrazów. I samo odczytanie męki Pana Jezusa w czasie niedzieli po liturgii Niedzieli Palmowej czy w czasie liturgii Wielkiego Piątku już nie zawsze wystarcza. A tutaj, będąc na takim dwugodzinnym spektaklu, możemy stać się sami uczestnikami tamtych wydarzeń
i zobaczyć to, co jest czytane w kościele w czasie liturgii. Więc odbiór na pewno jest o wiele łatwiejszy, o wiele prostszy, ale też myślę bardziej wpływający na naszą wyobraźnię, a tym samym też no, na naszą wiarę. Przeżywa się właśnie inaczej te wydarzenia, o których czytamy w Piśmie Świętym, kiedy potrafimy je w jakiś sposób zobrazować? Myślę, że tak. Choć czytanie Pisma Świętego jest ważne, bo też ono oddziałuje na naszą wyobraźnię i sami wtedy próbujemy się stać uczestnikami tamtych wydarzeń, no tutaj w czasie misterium, w cudzysłowie, jesteśmy skazani już na interpretację tego, który pisał teksty, który korzystał z tekstów biblijnych, więc musimy wejść w jego myśl, w jego koncepcję, ale taki sposób tworzymy scenariusz, żeby był jak najbardziej wierny, jak najbardziej autentyczny i odzwierciedlający tekst biblijny w czasie grania na scenie. To skoro mowa o tym scenariuszu, to ten scenariusz co roku jest taki sam, czy coś się w nim zmienia? No oczywiście zmienia się, ponieważ ta ciągła praca, którą wkładamy w misterium, jest, i tutaj takie wydaje mi się dość adekwatne porównanie, trochę jak przygotowanie do lidy do wyścigu Formuły 1. Więc mamy kilka dni treningów i my też, gdzie się dostosowuje pewne ustawienia samochodu, natomiast wyścigowego, natomiast my też zmieniamy cały czas coś, staramy się ulepszać. Dla przykładu, w tym roku zdecydowaliśmy się umieścić w scenariuszu biblijną, jakkolwiek chyba nie do końca rozgrywającą się w okresie od wjazdu do Jerozolimy, do śmierci, scenę z Marią Magdaleną. I też zmieniliśmy trochę koncepcję relacji Annasza i Kajfasza i tego, w jaki sposób oni podchodzą do osoby Jezusa Chrystusa. Wydaje mi się, że w poprzednich wersjach scenariusza nie było za bardzo zaznaczone to, że ci arcykapłani nie tylko boją się Jezusa jako potencjalnego Mesjasza, ale boją się go dlatego, że on zagraża ich pozycji, jaką posiadają wśród ludu Jerozolimy i całego Izraela ówczesnego. A kto rzeczywiście opanowali zarówno scenariusz, jak i te wszystkie swoje kwestie, swoje role, no to podpytamy teraz, jak to wygląda. Ty jesteś? Barabaszem. Barabaszem, czyli bardzo poważna rola. Tak, poważna, trzeba przyznać, że poważna, ale nie można powiedzieć, że mam jakąś bardzo rozbudowaną, jeżeli chodzi o ilość tekstu, rolę. Mam tak naprawdę jedną scenę, potem jeszcze jedno wejście. Tutaj raczej bym zwrócił uwagę na to, kim jest Barabasz, bo ciężko go jednoznacznie określić. Z jednej strony faktycznie to jest rzezimieszek, zła osoba, ale z drugiej strony to chyba jest żydowski patriota. On w Jezusie upatrywał kogoś, kto by porwał lud, wyzwolił Izrael. I tak nie może pogodzić się z tym, że Jezus kimś takim nie jest. Tak, ta rola jest dobrze przygotowana przez scenarzystę, jest wyrazista. Jeżeli mogę wyrazić złość na scenie, to jest to efektowne, trzeba przyznać. Więc wszystkie pochwały, które scenarzysta wobec mnie kieruje, to tak naprawdę należą się jemu za napisanie tego scenariusza. Skąd pomysł na to, by zagrać w takim misterium? Scenarzysta do mnie zadzwonił, powiedział, zagrasz? Odpowiedziałem, że zagram i tyle. I nie było wątpliwości? Nie mam zdolności, nie poradzę sobie? Nie. Byłem pewien, że to było tak odpowiednio wcześniej zaznaczone, że ten miesiąc czy dwa na przygotowanie moim zdaniem wystarcza. Co innego, gdyby to była jakaś większa, bardziej rozbudowana rola przez całe misterium, no to może bym wtedy się zastanawiał, ale jeżeli to miało być tylko dwie sceny, to powiedziałem, że dam radę. Ja chciałem tutaj się wtrącić. To nie było do końca tak, że dostałeś ofertę z zapytaniem zagrasz, tylko to raczej było bez pytajnika. Możliwe, to było 3 lata temu, więc dokładnie tego nie pamiętam. Doświadczenie jest. Poza tymi aktorami, z którymi jeszcze oczywiście porozmawiamy dziś w tym wejściu antenowym, to jeszcze są osoby zaangażowane, które na scenie się nie pojawiają, jednak mają taki bardzo znaczny wpływ na to, że to misterium powstaje. To prawda, choć w samym wydarzeniu misterium dostrzegamy aktorów, którzy grają na scenie, jednak to nie są wszystkie osoby zaangażowane w to. Już wczoraj chociażby od samego rana panowie z parafii pracowali przy rozkładaniu scenografii. Niezwykle się namęczyli, bo pogoda nie była wczoraj zbyt sprzyjająca. Więc to są kolejne osoby, które wchodzą w skład misterium.
Dodatkowo też są zaangażowana jest Gminna Biblioteka w Boguchwale, która niezwykle pomaga nam przy organizacji. To jest też koło gospodyń, które po misterium każdego będzie częstować gorącą herbatą i ciasteczkiem, żeby troszeczkę wzmocnili swoje siły po oglądaniu, po przeżyciu misterium. Pogoda zamówiona, rozumiem. Myślę, że skoro Pan Bóg dał taki pomysł, abyśmy tworzyli misterium, no to zostawmy Jemu już to, żeby On się też o to zatroszczył, choć nie ukrywam, że ja się modlę, nie wiem jak inni, myślę, że chyba też, żeby ta pogoda sprzyjająca była odgrywanemu misterium. Wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypominamy, że rozmawiamy o misterium, które już niebawem w Niechobrzu. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie w Niedzielę Palmową. Zapraszają osoby zaangażowane, które dziś chciały opowiedzieć Państwu o tym, że właśnie misterium. Teraz porozmawiamy z Weroniką, świętą Weroniką, tak? Z nałożnicą Heroda i narratorem. To właśnie te postaci, które w misterium występują, są razem z nami. A tak naprawdę to Patrycja i Albert opowiedzą o tych swoich postaciach. To opowiedzcie właśnie, kim jesteście i dlaczego takie postacie się wam dostały. Przede wszystkim to ja mam na myśli tutaj tą nałożnicę Heroda, ale to pewnie zaczniemy od Weroniki. Tak, ja gram postać świętej Weroniki. Bardzo chciałam zagrać tą postać. To była moja taka drobna sugestia dla reżysera, że chciałabym wcielić się w tą postać. Moja rola jest o tyle trudna, że nie mam tekstu. Tak jak Rafał wcześniej wspomniał, że pewne rzeczy, które gdzieś w jego postaci się kumulują, pewne emocje, może wyrazić krzykiem, tak moim zadaniem jest zagrać mimiką, gestem i emocjami przede wszystkim, które mi towarzyszą w trakcie odgrywania roli. Święta Weronika była bardzo odważna. Ja osobiście nie wiem, czy odważyłabym się pokonać taką ekipę żołnierzy i po prostu przedrzeć się przez nich i dojść do Pana Jezusa i wykonać niby tak prosty gest, a tak trudny. I ta rola świętej Weroniki też mi pomogła bardziej się otworzyć i odważyć. Dzięki temu te emocje, które mi towarzyszyły, też mogłam uwolnić właśnie w trakcie ukrzyżowania Pana Jezusa. Udało mi się nawet rzeczywiście realistycznie się rozpłakać, co fotograf nie umieszkał ująć. Na zdjęciach z misterium i myślę, że w tym roku te emocje będą jeszcze większe związane z tą rolą. Nie chciałeś zagrać kogoś innego tym razem? Nie. Święta Weronika bardzo mi odpowiada i ona jest właśnie taka spokojna, delikatna, w sobie wszystkie te emocje trzyma i one w pewnym momencie, ja wiem, że w niej wybuchną. I wybuchną właśnie pod krzyżem i ja jestem trochę taka jak ona. A nałożnica Heroda jaka jest? Cóż, jako człowiek, który, jako kobieta, która gra, jestem dość nieśmiałą osobą, dlatego jest to dość trudne dla mnie, przynajmniej, wcielić się w taką rolę, rolę kobiety, która... Która nie jest lubiana. No raczej nie. Nie jest to proste. Na pewno też osoby, nałożnice w tym czasie były kobietami bardzo poranionymi przez los. One były... Nie chce mi się wierzyć, żeby którakolwiek kobieta chciała w ten sposób żyć i być w ten sposób traktowana. Ale mimo wszystko, jako rola, myślę, że jest to niebywałe wyzwanie dla mnie przynajmniej. Jednak robię to z jakąś taką przyjemnością, bo jest na pewno... dość zabawne doświadczenie mimo wszystko. Na próbach zawsze jest dużo, dużo śmiechu i jest wesoło, czy z panem, który gra Heroda, czy też z moją przyjaciółką, która gra drugą nałożnicę. I czemu zostałam wybrana do tej roli? A no właśnie. Nie wiem. Zostałam wybrana przez księdza Pawła. Cóż, no... I też się robić to jak najlepiej pewnie. Tak. Dużo tak, tego tekstu, tak. Bo tak wszyscy mówią o tym tekście, że on jest jednak ważny. To Patrycja mówiła, że ma jakby to z głowy, bo nic nie mówi, ale ma jeszcze trudniejsze zadanie. Ty pewnie mówisz więcej. Właśnie nie. Też nie. Nie, też muszę gestami odgrywać i mimiką też emocjami jakoś to ukazywać. Co mogę potwierdzić, słowa Patrycji, nie jest wcale łatwe. Wbrew pozorom.
Ale no, robię co mogę, staram się. Ksiądz Paweł chciał coś dodać. Tak, chcę się trochę usprawiedliwić odnośnie wybrania Patrycji na do grania tej roli. Chcieliśmy do Misterium wprowadzić trochę takiego elementu śmieszkowego, zabawowego, żeby troszeczkę rozładować całe to napięcie. I myślę, że Herod jak najbardziej wpisuje się właśnie w tą rolę. No i potrzebował no, kobiet, bo no, Herod taki był przecież. I, no, i Patrycja i Wiktoria no, siłą rzeczy musiały to zagrać. To już wiemy, że są takie ważne aktorki, także właśnie w tym Misterium. Jest narrator, który nad wszystkim czuwa, ma wszystko opanowane i pewnie najwięcej mówi. No zgadza się, tak jak tutaj moje poprzedniczki mówiły, że nie mają nic do mówienia, to mnie słychać najczęściej w Misterium. Plusem jest jednak to, że nie muszę wychodzić na scenę. Teoretycznie mnie nie widać, jestem wpleciony w tłum widzów. Mogę też przyglądać się właśnie reakcji widowni. No i moim zadaniem głównie jest relacjonować te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce na scenie. Jestem takim właśnie pośrednikiem pomiędzy tą widownią a aktorami, którzy są na scenie. Z perspektywy ewangelisty w zasadzie relacjonuję te ostatnie wydarzenia z życia Chrystusa. No i moją rolą jest właśnie to, by... Chłodno i bez emocji? Różnie. To wszystko zależy od sceny, ponieważ no, w całym Misterium towarzyszą różne emocje. Od wjazdu do Jerozolimy, gdzie panuje radość. W zasadzie wszyscy się cieszą, że przyjeżdża Chrystus na osiołku. Aż do drogi krzyżowej, no, sceny pełnej rozpaczy, pełnej cierpienia. No i ja też staram się jakoś te emocje oddać, tak? No, wiadomo, że narrator to raczej powinien mieć taki chłodny głos i jeżeli rzeczywiście moja kwestia ogranicza się tylko do tego, żeby zrobić wprowadzenie do danej sceny, czy przedstawić sylwetkę jakiejś postaci, jak na przykład Barabasz, czy Piłat, czy Herod, często właśnie z tej mniej znanej strony, to są także sceny, no, które wymagają ode mnie takiej wiele poświęcenia i takie właśnie gry głosem też i oddania tych emocji, jak chociażby tekst czytany przeze mnie z księgi proroka Izajasza podczas drogi krzyżowej Pana Jezusa. No, ludziom towarzyszą już, tak zauważam, towarzyszą już takie emocje pełne smutku, pełne rozpaczy. No i ja jak czytam ten tekst, to też mi się te emocje udzielają i staram się jak najlepiej właśnie to wyrecytować i oddać tą istotę tego cierpienia, o której mówił już lata przed narodzeniem Chrystusa prorok Izajasz. I myślę, że ten tekst sprawia mi największą trudność. Wspominasz o tym, że masz okazję obserwować reakcję tej publiczności Misterium, jeżeli tak można mówić o tych uczestnikach, którzy w jakiś sposób tam współtowarzyszą tym, którzy na scenie, na tej drodze. Co widzisz? Początkowo, jak się rozpoczyna Misterium, no to ludzie przychodzą z taką ciekawością. Rozglądają się, kto gra jaką rolę, czy to jakiś mój znajomy i tak dalej, wiadomo. Ale potem wraz z postępującym biegiem tych wydarzeń, ludzie zaczynają w tym uczestniczyć. Są rzeczywistymi uczestnikami tych wydarzeń i bardzo mocno to przeżywają. Niejednokrotnie widziałem właśnie podczas drogi krzyżowej, że no, ludzie, widzowie, którzy przyszli to oglądać, często w ich oczach pojawiły się łzy. Tak samo też zauważyłem, że po samym ukrzyżowaniu, po zdjęciu Pana Jezusa z krzyża, niektórzy ludzie zaczęli podchodzić do krzyża, całować ten krzyż. Także to nie jest tylko dla nich widowisko, tylko realne przeżycie duchowe. Takie, można powiedzieć, krótkie rekolekcje. Dlatego zachęcam wszystkich, żeby przyjść i żeby właśnie zobaczyć, jak to było, bo tak jak ksiądz wcześniej wspominał, oczywiście niby te wszystkie sceny znamy z tekstów Ewangelii, czy czytanych chociażby w Niedzielę Palmową, no ale jednak przyjść i zobaczyć to jest całkiem inne przeżycie i myślę, że każdy, kto przyjdzie, to nie pożałuje tego, pomimo tego, że może być zimno, może być chłodno, ale naprawdę o tej pogodzie, o tych warunkach atmosferycznych się wtedy zapomina, bo można to wszystko przeżyć realnie tak, jak było, prawda, 2000 lat temu. No i uczestniczyć w tym wydarzeniu. Mówimy tutaj o widowisku, o przedstawieniu, o sztuce, więc skoro właśnie w tej konwencji, to oczywiście nie możemy tutaj powiedzieć o strojach i pewnie o tych strojach, tak sobie myślę, najlepiej opowiedzą dziewczyny, bo one są
w jakiś tam sposób pewnie wrażliwsze. Te stroje podpowiadają nam, pomagają nam w jakiś tam sposób uczestniczyć, te wasze stroje. Tak, myślę, że stroje też pomagają nam jako aktorom wcielić się w tamten czas, wtedy, kiedy ludzie żyli rzeczywiście w Jerozolimie, ale również pomagają ludziom lepiej odebrać ten klimat. Reżyser dba o każdy detal. Nawet kontroluje dziewczyny, czy zdjęły zegarki, pierścionki, żeby nic nie wiązało się z tymi czasami, tylko żeby wszystko, każdy element przenosił nas właśnie w tamten czas. I myślę, że te stroje są też bardzo istotną kwestią i też są wyjątkowo dobrze dobrane i rzeczywiście odwzorowują idealnie ubiór ludzi z tamtych czasów. Zadowolona jesteś ze swojego stroju? Myślę, że tak. Na pewno dużym plusem jest to, że ta suknia jest długa. Co sprzyja temu, że kiedy jest zimno, no wiadomo, można się ubrać. Ale nie zawsze dziś jest okazja założyć taką długą suknię chociażby, tak, prawda? Tak, to prawda. To jest... Myślę, że każda dziewczyna ma w swoim życiu taki moment, kiedy chce się ubrać właśnie tak, w ten sposób. Taki dłużej. Tak. Te męskie role też, te stroje są dla nich ważne, jak wy to obserwujecie? Tak, zwłaszcza żołnierzy rzymskich czy żołnierzy żydowskich, są to bardzo też ciężkie stroje, bo są to zbroje, ale myślę, że mężczyźni dzięki temu też odczuwają to, co wtedy musieli żołnierze na siebie ubrać, to w jaki sposób musieli się poruszać, to też jakby ich włącza w tą rolę, samo to poruszanie się w tej ciężkiej zbroi. Aktorzy z Misterium Męki Pańskiej, które już w Niedzielę Palmową w Niechobrzu dziś są razem z nami, opowiadają nam o tym misterium, o tym przedstawieniu tej wyjątkowej sztuce, bo tak pewnie o tym wydarzeniu można powiedzieć. Wrócimy do rozmowy z nimi za chwileczkę. Porozmawiamy między innymi o tym, jak wyglądają te próby i czy rzeczywiście już wszystko dopięte na ostatni guzik. Przed chwileczką rozmawialiśmy z aktorami, tych aktorów w studiu dzisiaj sporo. Wśród aktorów jest także ksiądz Paweł, bo też gra. Gram Józefa z Arymatei, tego dobrego arcykapłana. Rola według mnie niezwykle trudna, bo z jednej strony arcykapłani to są ci, którzy spiskują przeciwko Jezusowi, którzy próbują go zniszczyć i w konsekwencji zabić. No, Józef z Arymatei jest takim człowiekiem, który należy do Rady Sanhedrynu, ale jest tym dobrym, który próbuje bronić Jezusa. Więc rola niezwykle trudna do zagrania. Ale pewnie chyba taką najtrudniejszą rolą to rola Jezusa. To nie ma, prawda. Nie ma go tutaj niestety. Dzisiaj akurat nie ma pana Dominika Gębarowskiego, który odgrywa rolę Jezusa. No, jego trudność polega na tym, że tekstu ma niesamowicie dużo, ale pamięć ma dobrą, jak mogliśmy zobaczyć już i usłyszeć w tamtym roku na Misterium, gdzie doskonale opanował tekst. Ale z drugiej strony każdy z nas ma swoje własne wyobrażenie Jezusa, więc on musi wypośrodkować te wszystkie nasze wyobrażenia i zagrać w taki sposób, jak on postrzega Jezusa. Ten Jezus to też nie jest przypadkowo dobrana postać? No zdecydowanie nie. Już podczas pierwszej edycji planowaliśmy Dominika do roli Jezusa, natomiast no, trochę nie wyszło. Natomiast już w kolejnych latach Dominik miał czas na to, żeby się bardziej zaangażować. No i tym Jezusem został. I tutaj dodam jeszcze do słów księdza Pawła, że ta trudność w odegraniu roli Jezusa w przypadku Dominika polega na tym, że o ile czy to tłum, czy nawet żołnierze w skrajnych przypadkach, jeżeli jest chłodno, oni mogą sobie pozwolić na przykład na pełne buty, o tyle Jezus gra całe misterium w sandałach. I też ta scena ukrzyżowania, gdzie on jest podnoszony na tę wysokość prawie 2,5 metra, na pewno jest tam zimniej, na pewno dochodzą do tego warunki wieczne i no zawsze martwimy się o to, prawda, bo w perspektywie za tydzień jest Wielkanoc, żeby nam się główny aktor nie rozchorował, prawda, bo to też należy mieć na uwadze w przypadku przygotowywania się do misterium. Choć myślę, że Pan Bóg tutaj nad nami czuwa. Bo jeszcze nikt nam się w 4-letniej przygodzie nie rozchorował poważnie. Wy oczywiście gracie, przygotowujecie to misterium, ale czy przeżywacie? To pytanie pewnie do aktora, bo reżyser stoi jakby z boku, ale właśnie, chociażby taki Barabasz, czy w jakiś sposób przeżywasz całe to wydarzenie, tak wewnętrznie?
Tak, tak. Trzeba przyznać, że aktor odgrywający moją rolę, czyli ja, muszę tak naprawdę nie uczestniczę w tych większości kluczowych wydarzeń. Jestem gdzieś tam z boku. Ale jak obserwuję, jestem z tą grupą ludzi, my jesteśmy wspólnotą. To zawsze jakoś pomaga nam przeżyć, przygotować się do Wielkanocy. I czasem można spojrzeć na to samo kilka razy i za każdym innym razem wyciągnąć coś nowego. My mamy tą przewagę, że właśnie możemy oglądać to misterium kilka razy i niektóre rzeczy zinterpretować, zrozumieć inaczej. Publiczność ma jeden raz w roku. Więc to też jest tak, że nam jakoś łatwiej się przygotować do świąt, przez to, że cały czas, powiem tak kolokwialnie, wałkujemy ten temat. I to naprawdę mocno pomaga. Wszystko dopięte na ostatni guzik, tak jak wspomniałam. Role przygotowane, opanowane, scenariusz, dekoracje. Można powiedzieć, że jesteśmy już w decydującym etapie. To znaczy, no, nie wiem, czy za wahodnym się użyć to stwierdzenie, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik, bo jednak te kwestie związane z aurą też mogą przynajmniej troszeczkę stortledować trudy. Natomiast jeżeli chodzi o organizację ich, no to tak. I tutaj też trzeba zauważyć, że to nie jest tak, że jest jakoś, nie wiem, jedna osoba odpowiedzialna za te próby. Rzekłbym, że jest to niemożliwe, aby utrzymać w ryzach przez prawie 2 godziny, bo tyle zwykle trwa próba, przez jedną osobę. Dlatego też no tutaj pomaga przede wszystkim pan Marcin Dygoń, którego dzisiaj nie mam, gra Piłata, ale też mamy taki system, w którym niektóre osoby są odpowiedzialne za sceny, w których grają, o tak powiem. Dlatego też pan Marek Wacław, który odgrywa setnika, on ma bardzo duże do powiedzenia w obszarze Golgoty, czyli już tam, gdzie jest ukrzyżowanie Jezusa, ponieważ musi wiedzieć, kiedy krzyż należy wprowadzić, prawda, do dołu i potem go przymocować. Musi wiedzieć, jak zdyscyplinować żołnierzy. I myślę, że to samo można powiedzieć o roli Jezusa, który też ma dużo do powiedzenia w związku z tym, jak ostatnia wieczerza ma wyglądać, jak apostołowie, kiedy mają grać. Także jest to rozbite na szczęście na kilka osób. Bo ile tych scen? Scen łącznie, o ile dobrze pamiętam, w tym roku będzie 15. To znaczy scen w scenariuszu. To sporo. Ile trwa całe misterium? To zależy od tego, jak szybko aktorzy będą wypowiadać swoje kwestie. Może nie będą się śpieszyć. Jeżeli będą się śpieszyć, to pewnie około godzina 30 minut. Natomiast, tak jak mówię, na trulach zwykle to trwa około 2 godziny. I to jest taki czas, myślę, optymalny i dla nas, dla aktorów, i dla publiczności, która, no wiadomo, po pewnym czasie człowiek przestaje odbierać te bodźce, które do niego docierają i się nudzi po prostu, tak? Nawet wydaje mi się na misterium. Mamy nadzieję, że tak się nie będzie działo. Tutaj aktorzy wspominali, że cała ta grupa aktorów, duża grupa, to jedna wielka wspólnota. Tak właśnie jest? Tak właśnie jest, choć jesteśmy bardzo specyficzną wspólnotą, bo nasza wspólnota dokładnie trwa 2 miesiące. Tyle, ile trwają próby przygotowujące do misterium, choć należymy do jednej wielkiej wspólnoty parafialnej, bo spoza parafii jest no, dosłownie tylko kilka osób, które chciały zagrać misterium i zaznaczyć swoją obecność, no, ale tworzymy tą jedną wielką wspólnotę parafialną i w podgrupie tą malutką wspólnotę misteryjną. Zapraszamy bardzo serdecznie na to misterium do Niechobrza. Tak jak wspominałam na początku, mam nadzieję, że bardzo wielu naszych słuchaczy już uczestniczyło w takim wydarzeniu, ale właśnie w tym roku jest kolejna okazja, by przeżyć takie misterium męki pańskiej. To dla parafii jest duże wydarzenie, czy właśnie dla diecezji już? Dla parafii szczególnie i też myślę, że dla diecezji. Zorientowałem się, że nasze misterium w Niechobrzu jest na drugim miejscu na Podkarpaciu. Oczywiście nie przebijemy Kalwarii w żaden sposób, bo tam jest wiekowa tradycja, ale na pewno jest to wydarzenie diecezjalne, stąd też nasza promocja misterium jest rozszerzona na całą diecezję. Do każdej parafii dotarły plakaty zapraszające na misterium. Też zewsząd dochodzą do mnie głosy, że
kapłani przygotowują autokary, gdzie chcą przywieźć większą liczbę osób na to misterium. No i nasza parafia jest taką, powiedzmy, w tym momencie szczególnym, gdzie skoncentrowana jest uwaga całej diecezji. O której zapraszamy w Niedzielę Palmową? Zapraszamy w Niedzielę Palmową 25 marca na godzinę 18. Dla tych, którzy są chorzy, którzy no, z różnych przyczyn nie będą mogli przyjechać, będzie możliwa transmisja online przez naszą stronę parafialną. Wystarczy, że wejść na stronę internetową parafii i w zakładce transmisja na żywo. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych komplikacji, które sprawią, że no, ta transmisja nie będzie możliwa. Właśnie tutaj ksiądz trochę wspomniał o komplikacjach. Może to nie jest tak, że chcemy się czymś to chwalić, ale w tamtym roku w pewnym momencie no, serwery przestały działać na skutek odciążenia. Choć nie było żadnej promocji wtedy, że transmisja online będzie dostępna. No to teraz jest okazja do tego, by lepiej się przygotować, mam skoro nadzieję. Już zapowiadamy, bo pewnie rzeczywiście bardzo wiele osób skorzysta z takiej opcji także, ale misterium obejrzane na żywo to zupełnie coś innego. Zdecydowanie tak, więc naprawdę warto przyjechać, poświęcić te 2 godziny. Zresztą mam nadzieję, że strażacy wywiążą się ze swoich zadań, bo to ich zadaniem będzie pomoc w organizacji parkingu, tak żeby jak największa liczba samochodów się zmieściła i każdy mógł no, jak najlepiej uczestniczyć w tym misterium, więc zapraszamy wszystkich, a ci, którzy mają wątpliwości, niech ich wątpliwości się rozwieją, bo myślę, że naprawdę warto. Do zobaczenia w Niechobrzu, zatem w Niedzielę Palmową na Misterium Męki Pańskiej, który przygotowuje właśnie grupa z Niechobrze. Bardzo dziękuję za spotkanie. Naszymi gośćmi byli aktorzy, organizatorzy tegoż właśnie misterium. Szczęść Boże.